to get some love for Christmas. I want to get some love from you. I want to spend the days of Christmas. I want to spend them all with you. I want to get some love for Christmas. I want to get some love from you. I want to be in love for Christmas and always give my love to and happy children eating sweet Christmas. Merry Christmas, everyone. I want Christmas all my life. Some love from you. I want to spend the days of Christmas. I want to spend more with you. I want to get some love for Christmas. Christmas and always give my love to you. Dzień dobry Państwu, siedzie. Dzień dobry. Jak tam przygotowania do świąt? A dziękuję, wszystko w porządku. Mam do Pana taką drobną sprawę. A o co chodzi? A może jednak? No dobrze, wie Pan. Zgoda. Bardzo się cieszę. Dobrze. Dziękuję. Do zobaczenia. Muszę już uciekać. Mam jeszcze trochę do roboty. Do widzenia. Do widzenia. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Co ty tam znowu wymyśliłeś? Spokojnie, nie denerwuj się, to ma być niespodzianka. Niespodzianka.
Już się boję. Zobaczysz, będzie miło świątecznie. Słuchaj, weź posmakuj ten barszcz, ja nie mogę go dzisiaj doprawić. Przesadzasz. Dla mnie wszystko jest okej. Jak ktoś się zapyta, jeszcze mamy. Niech ona spróbuje. Pomóc ci Małgosiu? Nie, dziękuję bardzo. Poradzę sobie. Szczęście, że już przestało padać. Od razu się lepiej jedzie. Rzeczywiście, pogoda była fatalna. Ale popatrzcie, jakie piękne widoki. Prawda, dzieciaki? Jasne, że tak. To już nasze dzieciaki nie są. To już jest młodzież. To może zaśpiewamy jakąś kolędę? Ej, ziemię do Maji. Przepraszam, zamyśliłam się. Nic się nie stało, Maju. Tata tylko pytał, czy zaśpiewamy kolędę tak jak rok temu. Radzi tak przyjemnie gra. Po co przerywać? I tak by nikt tego nie wytrzymał. Oj, to naprawdę są dzieciaki. Ale nasze kochane. Dziecku, pomożesz mi? Nie mogę dosięgnąć. Jasne, kochanie. Już idę. Proszę. Dziękuję. Bardzo. Jak ładnie. Widzisz tam coś przez to okno? Niesamowite widoki. Naprawdę nieźle wygląda nasza okolica zimą. Ciekawe, kiedy przyjadą. Nie martw się, nim się obejrzysz, tu będziemy siedzieli przy wspólnym stole i zajadali te pyszności. Też już bym zjadła. Nie wątpię. Wszyscy czekamy. Skończyłam. Jak? No ładnie. Pięknie. Brawo, córcia. Opowiem ci, jak tak miałam dziś około 10 lat, a z twoją świętej pamięci prababcią, no to robiłyśmy w domu ciasto, tak jak nam wyszło, tam wyszło, nie? No a babcia, prababcia mówi tak, wiesz co, ty patrz, kiedy pojawi się pierwsza gwiazdka na niebie. No a ja tak z tej radości, tak wypatrywałam tej gwiazdki i jak ją zobaczyłam, to biegłam szybko do kuchni. No z radości tak się cieszyłam, że zobaczyłam tą pierwszą gwiazdkę. Wtedy wszyscy żeśmy siedzieli, dzieliliśmy się opłatkiem, a potem zaczęliśmy śpiewać kolędy i zasiąść razem do stołu, do wspólnej wigilii. No ładnie, babciu. Nie podobało ci się? No to się bardzo cieszę. Dzień dobry. Dzień dobry, co się stało? Słyszeliście państwo w nocy karetkę? Słyszeliśmy. To po siostrę waszego sąsiada. Takie nieszczęście, oni tylko we dwójkę i teraz on zostanie na święta. Ja bym go zaprosiła do siebie, ale no wie pan, o dzień dobry, jak to ten młyn się upije i będą jakieś awantury i tak, no za bardzo nie wiem co zrobić, no biedny. To ja lecę, do widzenia, wesołych świąt, wesołych świąt. Nawet o tym nie myśl. Od kiedy to tu słuchasz Nowakowej? I co z tradycją? Słuchaj, tradycja tradycją, ale obcego chcesz wprowadzić do domu? Sam sobie winien, że nie ma z kim spędzić świąt.
a naszych psuć na pewno nie będzie. To po co nam ten pusty talerz i dla kogo? Małgosiu, nigdy taka nie byłaś. Co się z tobą stało? Zawsze mówiłaś, że jesteś ze mną szczęśliwa. Jesteś? Weź to i połóż na meble. Czekaj, przykryj to jeszcze ścierką. Rób sobie co chcesz. Ale żebyś potem nie żałował. O, zobaczcie, już prawie dojeżdżamy. A dzieci nam posnęły. Dzieciaki, budźcie się. Dzisiaj będzie piękna, magiczna noc. Noc wigilijna. Kiedy przyjadą? Nie wiem, kochana. Podobno już jadą. Wiesz, jak to ciocia z wujkiem. Zawsze na ostatnią chwilę. Nie martw się. Na rozdanie prezentów dotrą. Święta to nie prezenty, święta to rodzina. Tak mówi babcia. Wiem. Święta prawda. Wigilia Bożego Narodzenia to magiczny czas spotkań z rodziną. Przyjechali! Biegnę ich przywitać. Ty nie idź, bo się przeziębisz. Hela, kurtka! Ciocia! Cześć, Helenko! Uciekaj, uciekaj, bo jesteś bez kurtki! Jesteśmy! Dotarliście! Cześć wam! Dzień dobry wszystkim! Babciu! Oj, chodźcie, jak się cieszę bardzo, że przyjechaliście. Witam, młodzieży. Chodźcie, fajnie. No, siadajcie. Cześć, tu ciasto od Ani. Dziękuję proszę. Bardzo, dziękuję. Jak tam podróż? Ciężko było, ale dotarliśmy. Cześć, szwagier. Cześć, szwagier. Dziękuję bardzo. Ale tutaj u was zapachy. Nie da się ukryć, co? Super. Gdzie kurtka? Już dobrze, mamo. Chodź, Jacku, zobaczymy tam do babci. Idziemy, idziemy. Ale zapachy. Ty łasuchu. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Cześć, cześć. 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 Cześć, złotko. Cześć. Tata już w aucie nie mógł się doczekać. W to nie wątpię. Teraz czekamy tylko na pierwszą gwiazdę. I nagle przyłączyła się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Amen. Władku, życzę Ci szczęścia, zdrowia, pomyślności, więcej dekad ze mną i szczęśliwych przeżyć. Życzę awansów w pracy i dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, zdrowia i pomyślności. Życzę Tobie, Zenku, zdrowia i obyśmy sobie jeszcze pograli. Dziękuję wzajemnie. Dobrego humoru, auta i dobrej pracy. Dziękuję Ci, synu. Wzajemnie, wszystkiego dobrego. Żeby ci wychodziło. Albo nie wychodziło. Zdawaj francuski wtedy. Zdrowia wszystkim. Tak jest. To siadamy może. To co, smacznego? Smacznego. No, ja myślę, że nie. Dobry. Szybko. Się doczekałaś. Komu
kawy? Ja poproszę. Ja również. Dziadkowi też polejcie. To już mam od razu na szklaczek. Dziękuję, Aniu. Proszę, czesujcie się. Dziecku. Dziękuję. Czyli to pyszna kawa. Dziękuję, dziękuję. Chodźcie, dzieciaki, na sernika. Twój sernik przyszedł. I kto to? Nie wiem. Mikołaj? Zaraz złoicie do skruzgami. Wesołych świąt! Witaj, święto Mikołaju. Mikołaj, wesołych świąt! A co to by były za święta bez Mikołaja? Może najpierw obdaruję was prezentami? No nieźle ci to wyszło. Ale wiesz, że tego nie pochwalam? Słuchaj, Helenka, to jest nasz sąsiad, który sam został w domu na święta. Ale mam pomysł. Rozpoznasz go i zaprosisz go, żeby z nami został. Dobrze, tato. Faktycznie strasznie być samemu w domu w święta. A teraz pozwólcie, obdaruję was prezentami. To dla ciebie, młoda damo. Dziękuję. A tu mamy prezent dla ciebie. Dziękuję. No i dla chłopca. Proszę. Dziękuję. A Mikołaj to do sąsiada podobny. Tak naprawdę to tylko pozory. Naprawdę jestem... Strój czerwony, broda biała, ale buty sąsiada. Chyba sąsiad je Mikołajowi pożyczył. No i się wydało. Po tajemnicy. Te dzieci chyba są za duże na bajki o świętym Mikołaju. Zapraszamy do stołu. Ale ja mam jeszcze tyle domów do obejścia. Kto mnie wyręczy? O to proszę się nie martwić. Skosztuje pan barszczu i ciasta. Oddać. Bardzo rano? Niekiedy tak. Dwa dni, trzy. Ósma jest. Masakra. A matematyka? Jakoś idzie. Idzie powoli, ale idzie. No, to najważniejsze. A ile ci zostało jeszcze tej szkoły, bo już nie pamiętam. 5 lat. Oj, trochę się namęczysz. Dziękuję, Krzysztof. Nie ma za co. A właśnie, chciałem się zapytać ciebie, jak wyszła opcja z tym nowym autem, które kupiłeś? Wiesz, wszystkie te nowe samochody mają kupę elektroniki i z tym jest ciągle problem. O, dziękuję bardzo. Ale niespodzianka. Przetestujemy to w praktyce. Rzesły fatigi. Co to znaczy? Jestem zmęczona. Pan zna francuski? Tak, i parę innych. Z zawodu jestem lingwistą. Stare dzieje. A teraz tłumaczę i z tego się utrzymuję. Niesamowite. Już wiem, skąd Helenka będzie miała pomoc. Wie pan, my czasami mamy zbyt mało czasu. Jeżeli pan oczywiście wyrazi zgodę. Ależ oczywiście. Helenka jest mądrym i dobrym dzieckiem. Cała przyjemność po mojej stronie. Macie państwo ogromne szczęście. Emilia! Zostaw mnie w spokoju, ty pijaku! Nie chcę cię znać! Nigdy ci tego nie wybaczę! Nie odzywaj się do mnie! Ale Emilia! Panie Marcinie! Panie Marcinie!
Może coś mocniejszego? Nie, dziękuję. Ja już swoje w życiu wypiłem. No to dziękujemy bardzo. Super. Wreszka była naprawdę... Super. Dziękujemy. Trzymajcie się. Cześć. Chyba żartujesz, oddaj mi te kluczyki, nie możesz jechać. Ale nie rób scen! Oddaj mi te kluczyki. Ale ja nie jestem pijany, wsiadaj! Normalnie prowadzę samochód, no a ty ciągle marudzisz. Możesz się zatrzymać, jak chcę wysiąść. Nie marudź, cicho bądź. Marcin, na litość boską! Stój! O Jezu! Kto tam? Dzień dobry, szukam mojego taty. Dzień dobry. Mieszka dwa domy dalej, może pan coś wie? Tak, proszę, proszę wejść. Tak? Emilka? Emilka! Szukałam cię, tato. Skąd ty? Milka! Wybacz mi, proszę. Już dawno ci wybaczyłam. Ale fajny pies. Zawsze takiego chciałeś mieć. Ty też. Ale byłem zbyt głupi, żeby ci na to pozwolić. Chcesz? Będziemy mieli psa. Jakiego tylko zechcesz. Pewnie. Powoli będziemy się zbierać na pasterkę. Idziecie z nami? Tak. To jest dobry moment, żeby iść na pasterkę. I want to get some love. Some love from you. I want to spend the days of Christmas. I want to spend them all with you. I want to get some love for Christmas. I want to get some love from you. I want to be alive for Christmas and always give my love to you. Merry Christmas everyone, full of fur and smell of mandarins and yummy cakes with poppy seeds. Christmas, Merry Christmas everyone, I want Christmas all the time. Merry Christmas everyone, full of presents at the Christmas tree and happy children eating sweets. Christmas, Merry Christmas everyone, I want Christmas all my life. Some love from you. I want to spend the days of Christmas. I want to spend them all with you. I want to get some love for Christmas. I want to get some love from you.
Christmas and always give my love to you. Merry Christmas. Merry Christmas, everyone. Full of bells and ringing of the bells and flashing lights of color chains. Christmas. Merry Christmas, everyone. I want Christmas all the time. Merry Christmas. Merry Christmas, everyone. Full of whiteness of shining snow and people's hearts full of joy. Christmas. Merry Christmas, everyone. I want Christmas. Some love for Christmas. I want to get some love from you. I want to spend the days of Christmas. I want to spend more with you. I want to get some love for Christmas. I want to get some love from you. I want to be your love for Christmas.